Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Kaszy i dziś przyszedł czas na rozwiązanie kolejnych quizów, tym razem o YouTubie. Ostatnio przekonaliśmy się, że jednak nie jestem ofiarą losu, więc dziś sprawdzimy kilka quizów na temat YouTuba. Już wam pokazuję jakie. Pierwszym quizem będzie oczywiście, do jakiego YouTubera jestem najbardziej podobny. Ja wiem, do jakiego jestem podobny, zobaczymy, czy quizy zgadną. Mam nadzieję, że tak. Ja wiem, na razie wam nie powiem, zostawimy sobie to na koniec. Czy zgadnę, jaki jest mój ulubiony kanał na YouTubie, to też wiem, ale też wam na razie jeszcze nie powiem. Do tego przejdziemy za chwileczkę. I z którym youtuberem spotkam się na żywo? Z kilkoma się już spotkałem, zobaczymy, kto będzie następny. Tak jak widzicie, jest w ogóle nowa jakość filmików. Wiem, jestem bardzo zadowolony, bo kochani, nawet nie wiecie, jak się cieszę, że mogę teraz nagrywać innym sprzętem, już nie telefonem. Będę mógł nawet Q&A czytać pytania z telefonu, czajcie, już nie będę musiał drukować na kartce. Teraz będzie lepsza jakość, wiem, że tutaj przy komputerze może tego nie widać, szczególnie, że mam tło i to jest inaczej zupełnie, ale jak pójdziemy gdzieś w plener, na przykład jadę teraz do Chorwacji, teraz właściwie jestem już, jak wy oglądacie ten film. Dziękuję wam za wszystkie aktywności, które ostatnio się dzieją na kanale, dużo przyszło nowych widzów znowu. Także słuchajcie, jeśli chcemy kolejny odcinek, 200 łapek pod tym odcinkiem, damy radę? Tak, damy radę, wierzę w to, że damy radę, ale teraz rozwiązuję pierwszy quiz. Do jakiego youtubera ja jestem najbardziej podobny? Czy lubię grać w horrory? Nie, nie lubię raczej grać w horrory, zobaczymy, jakie tutaj są odpowiedzi. Tak, tutaj jest Naruciak, no dobra, Naruciak w sumie on nagrywa ostatnio horrory, zawsze przyciągnie się parę pieniążków. O, przy Jasiu takie zdjęcie, no nie wiem, czy on tak dla pieniędzy. Ale nie, raczej nie, tutaj, nie wiem, te zdjęcia są raczej losowe, ale dobra, którego z nich najbardziej lubię? Ojejku, no tak szczerze powiedziawszy, że nie mam jakiegoś takiego faworyta wśród nich, żaden mnie jakoś szczególnie nie przekonuje, oglądam raczej większość. Który tutaj byłby normalnie moim ulubionym? Dobra, dam Rezziego, bo on tutaj ze Śląska. Który kolor to twój ulubiony? Zielony, niebieski lub jakiś inny kolor? Nie wiem, nie mam ulubionego koloru, różowy lub jakiś inny dziewczęcy. Ale to jest bez sensu, dobra, żółty chyba, czyli tutaj, nie wiem, jakie to pytanie ma wpłynąć na dalszą odpowiedź, decyzję, czy mam zwierzę, nie mam zwierzęcia, nie, ale już na niedługo będę mieć, nie, raczej nie będę. Uważasz, że jesteś pomysłowy? No kiedyś byłem bardzo pomysłowy, ale teraz zauważyłem po filmikach swoich, że kompletnie nie mam pomysłu. Jak mi ktoś da jakiś pomysł, to już dawno tak jest, że jak mi ktoś da jakiś pomysł, to ja go umiem zrealizować fajnie, że mi się podoba potem ten efekt. Ale jak sam mam coś wymyśleć, to mam pustkę ostatnio we łbie, nie wiem. Wpadajcie na grupę moją, to tam napiszcie jakieś fajne pomysły, kurde, bo ja nie wiem, ja mam taką pustkę we łbie teraz, że ja nie wiem czemu. Coś się ze mną stało, mam nadzieję, że się zresetuje i będzie wszystko ładnie, jak teraz pojadę. Dobra, czy uważasz, że jesteś pomysłowy? No, dam teraz, że średnio, no bo kurczę, naprawdę, brakuje mi tych pomysłów fajnych, ciekawych, aby was zaciekawić, aby te filmiki były naprawdę dobre. A wiem, że im jest stać na to, tylko no brakuje tych fajnych pomysłów, a to jest chyba najważniejsze. Umiesz śpiewać bądź rapować? Raczej nie. Uwielbiam rap, raczej nie lubię w ogóle rap. Jak nie słucham, to śpiewam pięknie, ale jak sąsiedzi myślą coś innego. Tak! To będzie to. Co myślisz o swoim poczuciu humoru? No, ja o swoim poczuciu humoru sądzę, że jest bardzo dobre, ale nie wszyscy podzielają moje zdanie. Jestem całkiem w porządku, nie umiem żartu. Nie no, ja swoje zdanie mam. Jaką masz płeć? No jestem chłopakiem. Kurczę, szkoda. Jak dużo przeklinasz? Nie, raczej nie przeklinam. Jak najmniej, tak, nie przeklinam. To kulturalnym jestem youtuberem, inni przeklinają, ja nie. Na YouTubie nigdy nie spotkacie. Ja w ogóle w życiu normalnie raczej nie przeklinam. Jak wygląda twoje życie pośród kłamstw? Często kłamiesz? Każdy czasem musi skłamać? Kłamstwo to zło, staram się nie kłamać. Dla biznesu czasem trzeba kłamać. No, ta pierwsza odpowiedź jest taka najbardziej. Aha, Rezzi. No, czyli jestem podobny do Rezziego? Okej. No nie, tutaj chodziło mi o trochę mniejszego youtubera. Nie będę w sumie zdradzał, o kogo chodzi. Jeśli chcecie, to się domyślcie. Nie wiem, czy tu chodzi z wyglądu, czy jeśli chodzi o filmy. Bo w sumie to jest test chyba dla takich nie youtuberów, więc z wyglądu nie jestem raczej do niego podobny. Sprawdźmy to. I raczej nie jestem do nikogo. Kiedyś byłem podobno podobny do Wojciecha Szczęsnego, ale on raczej youtuberem nie jest. Okej, przyjmuję to, aczkolwiek nie podzielam tego zdania. Sorry. Czy zgadniemy, jaki jest twój ulubiony polski kanał na YouTubie? No i moim ulubionym kanałem na YouTubie jest... Sprawdzimy, czy zgadną. Jeśli tak, to wtedy wam dopiero powiem. Chociaż można się w sumie domyślać. Kto prowadzi ten kanał? Chłopak. Oczywiście, że chłopak. Jakie filmy pojawiają się na tym kanale? Gry głównie Minecraft i CSGO, challenge i vlogi, porady modowe.
wszystko po trochu, filmy krótkometrażowe. No powiem wam szczerze, że no powiedziałbym, że wszystko po trochu w tym momencie. Kiedyś tam były gry, ale teraz inaczej już to działa. Czy na tym kanale często są live'y? Nie, raczej nie ma. Rzadko, bardzo rzadko. Czy właściciel bądź właściciele tego kanału mają jakieś zwierzęta? Chyba tak, tak mi się wydaje, że tak. Od jakiego czasu ten kanał istnieje na YouTubie? O Jezu, ze 2-3 lata. Czekajcie, 2014 na pewno. No dłużej niż rok, ale krócej niż 3 lata. Kurczę, sprawdzę aż. Dłużej niż 3 lata, ale krócej niż 10 lat. 10 lat to raczej ciężko. Jak często filmiki pojawiają się na tym kanale? No i to zależy, to nie jest tak, no jest różnie, czasem częściej, czasem jest dłuższa przerwa. Na pewno nie codziennie, raz w tygodniu, raczej kilka razy w tygodniu bym powiedział, chociaż z dłuższymi przerwami czasem. Ile kanałów w sumie subskrybuje? Tutaj nie ma konkretnej liczby, tylko ten i kilka innych, całe mnóstwo. Nie no, ja nie subskrybuję bardzo dużo osób, możecie napisać ile wy subskrybujecie osób, bo czasem jak wchodzę w subskrypcję ludzi, to patrzę te listy, ja subskrybuję, nie wiem, może ze 100 osób? Aż sobie sprawdzę normalnie, ale bardzo mało subskrybuje. Kiedyś miałem taki limit, że sobie ustawiłem, że max 30 osób subskrybuje i więcej nie. To nie jest do końca dobre. Potem się zmądrzałem i trochę zmieniłem to. 115 osób subskrybuje, to nie jest za dużo. Jak widzę, że niektórzy mają po 800, no ja bym tego nie ogarnął, tych wszystkich filmików, a raczej staram się oglądać wszystkie filmy, osób, które subskrybuje. Więc jeśli wy subskrybujecie mój kanał i nie oglądacie moich filmów, to ja nie jestem zadowolony. Raczej jeśli się subskrybuje, to ja radziłbym oglądać filmy. No bo wiecie, no niby są subskrypcje, niby widzowie są, a tak naprawdę nie oglądają. No to jest trochę przykre. Ile kanałów w sumie subskrybujesz? Właśnie ten i kilka innych, całe mnóstwo, no jednak 100 to jest mnóstwo. Czy właściciel bądź właściciele tego kanału mieszkają w Warszawie? Nie, oczywiście, że nie. Czy na tym kanale często pojawiają się goście? Czy często, to ja nie wiem, ale od czasu do czasu tak. Rezi, no kurde, no znowu nie! No i nie! No nie, no i co ja mam wam teraz powiedzieć, o kogo mi chodzi? No narf, no! No, nie wiem, mam taki sentyment do niego, bo oglądam go od właśnie jakieś 2,5 roku i... Kurde, no jak patrzę na te filmy, one są takie kozackie, że no nie mogę przestać. Także to jest mój ulubiony kanał aktualnie, pozdrawiam. No i lecimy z kolejnym quizem, znowu Rezi, ale nie, to nie ty, więc sorry quizy, ale nie macie racji. Którym youtuberem spotkasz się na żywo? No właśnie, o tym coś mówiłem, już byłem na kilku tych spotkaniach, na tych meetupach i tak dalej, więc widziałem paru na żywo, ale zobaczymy, kto będzie następny. Jak często oglądam YouTube'a? No to codziennie na pewno. I jesteś chłopakiem czy dziewczyną? Oczywiście, że jestem chłopakiem. Czy masz swoich ulubionych youtuberów? No tak, naturalnie, jest kilku. Co najczęściej oglądasz na YouTubie? No nie mam takiego, ja oglądam wszystko, no nie mam tutaj, kurczę, no. Ja wszystko oglądam, no co ja tu mam wam zaznaczyć, ludziska? Kurczę, nie wiem, vlogi, challenge, gry? Czy Minecraft to gra? Nie no, ale kurczę, nie wiem, od vlogi, raczej vlogi, wier już mniej. Czy kiedykolwiek w swoim życiu spotkałeś jakiegoś youtubera? Oczywiście, tak, kilku. Wolisz oglądać youtuberów czy youtuberki? No raczej... Subskrybuję więcej panów, bo robią lepsze filmy, naturalnie, montują to lepiej, nie wszystkie dziewczyny potrafią montować, za co... Brak chwały wam. Nie no, żartuję oczywiście, szanuję wszystkich, prawie wszystkich twórców, ale częściej oglądam chyba... Nie no, ja wychodzę. Jak możliwe, że 3 razy z rzędu w to mi wyskoczył, no? To jest jakieś moje przeznaczenie, czy co? Ja mam z nim crossa zrobić? No to super. 3 razy Rezi, no. Quizy, które mają zupełnie nie mają takiego związku ze sobą, znaczy mają, bo są o YouTubie, ale 3 razy Rezi? No, coś jest nie tak. To chyba jest przeznaczenie. No dobra, muszę się z tym pogodzić. Dziękuję wam za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, wieście łapek, postaram się wtedy nagrać kolejny odcinek, a wpadajcie na moją grupę, aby wiedzieć wszystko na temat i fajne rzeczy tam się dzieją. Dobra, zawsze tak mówię, tak naprawdę nic tam ciekawego nie ma. Nie! Właśnie, że jest, dlatego musicie się przekonać. Dziękuję wam za oglądanie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to tutaj kanał macie i trzymajcie się! O, w ogóle ostatnio gościnnie wystąpiłem u Paliona w kilku filmach, więc jeśli nie widzieliście, to zapraszam. Dobra, nie przedłużam, trzymajcie się, pa pa.